Jeśli jesteś bądź planujesz być liderem, to parę słów do ciebie. Wszędzie tu strasznie wieje i jeszcze jeżdżą cały czas samochody. Wczoraj nagrałem ze 3 filmiki i wszystkie były do wyrzucenia. Może się tym razem uda. Bill Campbell, okrzyknięty coachem Doliny Krzemowej. To był taki człowiek, który pracował zarówno z Jobsem, jak i z twórcami Google'a, jak i bodajże Twittera. Tak czy inaczej, człowiek bardzo dobrze znany w Dolinie Krzemowej. On powiedział, że tytuł czyni z ciebie menedżera, ale to ludzie zadecydują o tym, czy będziesz liderem. No i twoja w tym rola, by do tego dorosnąć. Jest tak, że bardzo często jest jakiś awans w firmie, no i ktoś zostaje menedżerem. Natomiast to jest na ten moment i na tym etapie to jest bardzo często po prostu kierownik z nadania, nie? To jest ktoś, kogo musimy się słuchać, ale tylko dlatego, żeby nie mieć nieprzyjemności służbowych. Natomiast to, czy ludzie pójdą za taką osobą, czy będą realizowali, czy zespół zadaniowy, czy zespół z sprzedaży będzie realizował plany takiej osoby, będzie realizował polecenia takiej osoby, czy będzie je bombardował, nawet czasami podświadomie, to już zależy od tego, jak bardzo kupują daną osobę. I teraz, by zostać liderem, trzeba znać takie filary, na których opiera się liderowanie, prowadzenie ludzi. Okazuje się, że zarządzający nie musi być zawsze liderem. Natomiast lider zawsze jest zarządzającym. Cóż to znaczy? To znaczy, że dobry lider oczywiście ma w sobie funkcję zarządzania. To znaczy, lider potrafi w taki sposób kierować ludźmi, by delegować zadania, by organizować spotkania. No ma te wszystkie takie funkcje, by nagradzać, a czasami wyciągać jakieś konsekwencje wobec tych, którzy nie zrealizowali zadań, bądź w jakiś sposób są niesubordynowani. Wtedy lider reaguje, czyli dobry lider ma w sobie funkcję zarządzającego, ale tak w drugą stronę już być nie musi. To, co dobry lider jeszcze ma, to jest to, że on potrafi wpływać na rozwój swoich ludzi. To znaczy, że w dzisiejszych czasach, szczególnie przy tym pokoleniu YZ, bardzo mocno pracownicy patrzą na to, czy stają się inni każdego dnia w swojej pracy. To znaczy, z jednej strony, czy firma zapewnia jakieś szkolenia, ale z drugiej strony tych szkoleń być nie musi, a ty jako lider możesz zapewnić rozwój swojemu pracownikowi. I to się dzieje albo poprzez transfer wiedzy, albo z drugiej strony poprzez narzędzia, które ty stosujesz do tego, żeby człowiek czuł, że przy tobie rośnie. W ogóle Bill Campbell miał bardzo fajne podejście w tym rozwoju pracowników. On wychodził z założenia, że w człowieka nie należy wlewać wielkości. Dlatego, że w ludziach pracujących w firmie jest już ta wielkość. I teraz dobry lider będzie potrafił ją wydobyć. Nie? Więc dobry lider to ma narzędzie po prostu do tego, by wydobyć wielkość z człowieka, by zaangażować go w takie zadania, które dadzą mu pokazać jego prawdziwe ja, które pozwolą mu cieszyć się tym, co robi. No i tutaj przechodzimy jakby do tej trzeciej funkcji, którą my bardzo często na szkoleniach również uwypuklamy. To jest to, że dobry lider to jest też człowiek, który potrafi motywować, to jest dobry motywator, to jest człowiek, który potrafi zarówno motywować od zewnątrz, no bo niektóre narzędzia firmowe będą do tego pasowały, ale tak naprawdę on pomaga odnaleźć motywację wewnętrzną. Bardzo dużo ostatnio jest o tej motywacji wewnętrznej. Każdy w przedsiębiorstwie to rozumie, że motywacja wewnętrzna to jest ta długofalowa, ta, którą pracownik musi sobie troszeczkę sam wypracować, no ale to może być stymulowane przez lidera, więc z jednej strony on jakby pomaga pracownikowi, czyli handlowcowi, pomaga znaleźć motywację wewnętrzną, to mogą być albo motywy wewnętrzne, albo rzeczy, które po prostu dla których on, które dają mu powera życiowego, do tego też są narzędzia. Z drugiej strony może przy tym motywowaniu dbać o relacje zespołowe, tak, może ingerować w to, co się w zespole dzieje i stymulować odpowiednie postawy zarówno współpracy, jak i jakiejś pomocniczości, jak i może stymulować postawy bycia dla siebie nawzajem życzliwym, różne rzeczy może robić, tak czy inaczej mamy różne charaktery w zespole i teraz kolejną rzeczą, która wpływa na to, że ludzie działają i są zmotywowani, to że ty znasz swoich ludzi w takim stopniu, że potrafisz określić ich, trochę jakby typy osobowości, trochę
trochę to, co ich motywuje, trochę to, jakie zadania lubią i przydzielić odpowiednie zadania odpowiednim ludziom. No i jeszcze to, co jest w roli zarządzającego, czyli organizacja różnego rodzaju spotkań, to tutaj też, jeżeli chodzi o motywowanie, no to na takich spotkaniach też trzeba mieć odpowiednią komunikację. No i odpowiednią komunikację trzeba mieć w momencie, kiedy się informuje pracownika zarówno o zmianach, jak i deleguje zadania, jak i przydziela jakieś kary. To wszystko składa się jakby na rolę lidera. Liderem będziesz wtedy, kiedy ludzie w tobie będą widzieli lidera.